Pozdrawiam wszystkich serdecznie w cotygodniowym, poniedziałkowym kursie dotyczącym edycji zdjęć. Dzisiaj będę dalej zgłębiał techniki retuszu oka i koło oczu. O ile we wcześniejszym, czyli tamten poniedziałek w filmie pokazywałem, jak skutecznie pozbyć się worków pod oczami, tak dzisiaj chcę Wam pokazać, jak nadać życia dla oka. Ponieważ oko, jeżeli robimy portret, jest tym najważniejszym, przykuwającym wzrok elementem, dzięki któremu nawet jak troszeczkę nam sam portrecik nie wyjdzie, to jednak zrobienie odpowiednio oka wprowadzi naprawdę niezmiernie dobre efekty i ten portret będzie wyglądał zupełnie inaczej. Dlatego bardzo szybki sposób, oczywiście, tak jak zawsze. Nie chcę, żebyście tutaj używali jakichś niesamowitych metod, które trwają bardzo długo, bo też nie na tym to polega. Praca samego retuszera, sam ten retusz powinien trwać jak najkrócej. Tutaj próbuję Wam to pokazywać tylko i wyłącznie, jak to zrobić w Photoshopie, bo oczywiście można sobie kupić wtyczki i ten cały proces będzie o wiele krótszy. Jednak w Photoshopie też w bardzo szybki sposób możemy stworzyć bardzo dobre efekty, właściwie takie same efekty, bo wszystkie te wtyczki de facto pracują na możliwościach Photoshopa. Tylko po prostu jest pełna automatyzacja, a tutaj tego nie mamy, musimy zrobić to ręcznie. Jednak zrobienie ręcznie także powoduje to, że możemy to zrobić szybko, dobrze i tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i my jako fotografowie, którzy wolimy jednak spędzać czas na robieniu zdjęć, a nie na siedzeniu przed kineskopem, siedzeniu przed komputerem i monitorem zamiast szlajania się po plenerkach i robienia zdjęć czemukolwiek. No, w tym wypadku będzie to retusz oka, więc będziemy robili ludzi. Zachęcam oczywiście osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, do subskrypcji, wciśnięcia dzwoneczka i będziecie powiadamiani o wszystkich moich produkcjach na kanale. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał. Widać, że rozwija się to wszystko, jakoś prę do przodu razem z Wami i próbuję tutaj sprostać Waszym wymaganiom. Próbuję także odpowiadać na Wasze pytania, które w komentarzach piszecie, co byście chcieli mieć. Może nie wszystkie, bo to jednak muszę to przygotować, a ostatnio mam bardzo, bardzo taki napięty terminarz, bo jakby nie było, nagrywanie tych filmów nie jest tym głównym zajęciem, które wykonuję, a mam jeszcze taką stałą pracę, także muszę to wszystko pogodzić i jakoś między sobą to podzielić. Jednak zawsze znajdę czas, bo powiem szczerze, już mi się to spodobało, nagrywanie dla Was tych filmów i robię to już z przyjemnością, przez co no właściwie rzadko kiedy ten film w poniedziałek, jeżeli chodzi o Photoshopa, nie wyszedł na czas. Nie przedłużając jednak tych moich wywodów, zapraszam na kurs i zapraszam na ten właśnie szybki sposób zmiany oka. A, jeszcze zapomniałem jeszcze całkowicie. Sorki. Nagrywałem nowym programem i w pewnym momencie pod koniec kursu będzie ucięta dolna część Photoshopa. Także jeżeli będzie nowa warstwa, kliknięcie nowej warstwy lub maski warstwy, to po prostu tego nie będzie widać. Wszyscy, którzy mnie śledzą, to na pewno wiedzą, jak stworzyć nową warstwę czy maskę warstwy, dlatego myślę, że nie będzie to jakimś wielkim problemem, ale przez ten błąd, no niestety, troszeczkę ucierpiała cała produkcja. Dlatego weźcie to pod uwagę, że w pewnym momencie nie będzie tutaj dolnego paska widać. Gdzieś się zapodział, a po prostu nie pomyślałem, że nowy program może coś inaczej nagrywać. Zrobiłem sztampowo, jak leci i tak to wyszło. Także za to przepraszam i już nie przedłużając wskakujemy i pokazuję, jak takie coś zrobić. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Jak widzicie na tym zdjęciu, oczy nie są za mocno wyraziste i właśnie będziemy chcieli je troszeczkę uwypuklić i stworzyć efekt pięknych, błyszczących, poprawiających wygląd całego portretu oczu. Pierwszym krokiem, jaki wykonamy, to musimy zaznaczyć oczywiście oczy. Aby to zrobić, najszybszą metodą jest szybka maska, czyli Quick Mask. Jeżeli zobaczycie tutaj na dole w pasku narzędzi mamy taki kwadracik z kółeczkiem w środku, to jest właśnie ta maska. Jeżeli klikniemy, nasza warstwa, która będzie służyła, na której właściwie będziemy malować tą maską, zmienia się na kolor czerwony. Tym właśnie elementem poznacie, że jesteście w trybie malowania maski, tej szybkiej maski, tak? Także jeżeli ją teraz wyłączymy, to jak widzicie znowu przechodzimy w normalny kolor naszej warstwy i normalnie na niej pracujemy. Włączamy, mamy czerwoną, czyli jesteśmy właśnie w tym elemencie tradycyjnym właściwie malowania szybką maską. I możemy po prostu wybrać pędzel, bo to jest najważniejsze i malować. Jak widzicie, malujemy na czerwono, czyli czerwony kolor, zaznaczamy odpowiednie elementy. Ale jeszcze to cofnę. Jeżeli byśmy chcieli zedytować nasz pędzel szybkiej maski, czy w ogóle szybką maskę, tak to powiedzmy, to dwukrotnie klikamy właśnie na tą naszą ikonkę, która włącza nam szybką maskę. Jak już jesteśmy w tym trybie edycyjnym, to zauważycie, że mamy dwie opcje do przestawienia i krycie naszego pędzla. W tym wypadku, jeżeli chodzi o krycie, dodajemy 100%. Będziemy chcieli szybko pozaznaczać, a jeżeli będzie na przykład krycie niższe, to trzeba będzie kilka razy przejechać, żeby uzyskać całkowite właśnie zakrycie tego elementu i późniejsze wycięcie, bo w innym przypadku będziemy mieli troszeczkę przezroczystości, dlatego na to też zawsze zwróćcie uwagę. Pierwszą opcją jest obszar zamaskowania i drugą opcją jest obszar zaznaczenia. Czym różnią się te dwie opcje? Zaczniemy od pierwszej. Kliknę OK, jeszcze raz wcisnę aktywację maski. Jak widzicie, pojawiło się na czerwono i na przykład sobie zaznaczę tak na szybko, żeby nie robić. I albo klikamy jeszcze raz, żeby wywołać zaznaczenie naszą tutaj szybką maskę, albo wciskamy klawisz Q na klawiaturze. I teraz jak widzicie mamy odznaczone oczy, a zaznaczone całą resztę. I robię Ctrl D. I teraz jeszcze raz przejdę do trybu edycyjnego i zaznaczę drugą opcję, czyli obszar zaznaczenia. Klikam OK. Teraz już jestem w tym, jak widzicie, jest czerwony, nie odznaczył się i jeszcze raz przejadę tutaj koło oczu, klikam Q i jak teraz widzicie mamy odznaczone całą resztę, zaznaczone tylko oczy, czyli będziemy korzystali w tej chwili z tego właśnie elementu. Przybliżę nasz obraz, czyli nasze oczy, bo tutaj będziemy się na tym skupiać. Nawiasami kwadratowymi zmniejszę pędzel i zaczniemy. I Ctrl Z, oczywiście nie ma włączonej maski, czyli włączamy i jeszcze raz zaznaczę sam ten element oka, czyli sam środek. Wziąłem jeszcze białka przy okazji. Od razu zaznaczymy, poprawimy wygląd troszeczkę tych białek. Nie będą jakoś tutaj źle na to wszystko wpływały. Jak widzicie, mamy to zaznaczenie, jest pełne. Tutaj należy zwrócić uwagę, żeby też krycie było 100%. Jeżeli robicie piórkiem, to mogą być właśnie problemy podczas nacisku, dlatego należy to kilka razy zrobić. To już w zależności jak macie piórko ustawione. Jeżeli myszka, to wystarczy raz przejechać i jest to zrobione. I teraz mamy Q, czyli nasze zaznaczenie. Krok następny to Ctrl+J dla systemów Windowsa, Command+J dla systemów macOSkich, czyli tworzymy warstwę z samym zaznaczeniem, jak widzicie. I aby poprawić już w tej chwili wygląd naszych oczu, nie musimy za dużo robić, tylko po prostu zmieniamy rodzaj warstwy z normal na screen, czyli na ekran. Jak widzicie, mamy już to zrobione, ale co nam się zrobiło? Mamy niesamowicie wybielone te nasze białka. No i musimy je przyciemnić, czyli robimy po prostu maskę warstwy, wybieramy pędzel, kolor czarny, tutaj opacity możemy zmniejszyć na 28, dajmy na to, pędzelek, o, dobrze, że jest z miękką końcóweczką, jak widzicie, nie mamy ostrej, ostra była na 100%, teraz mamy na 0 i delikatnie zaczynamy zamazywać te nasze bardzo mocno rozjaśnione elementy właśnie tutaj tego białego oka. Od razu możemy zmniejszyć tu, gdzie nam jeszcze wyszło poza strefę oka to wszystko. Od razu sobie to zrobimy. O, i mamy już tu przyciemnione. Tutaj można jeszcze troszeczkę mocniej. Ciach, ciach. I bardzo ładnie mamy już to. Tu najlepiej te właśnie najbardziej przyciemnić elementy skrajne, czyli jak tu widzicie od góry, od rzęs. Tutaj ten koniuszek. Tutaj można też sobie poklikać, także mamy to zrobione. Oczywiście zostawiam to troszeczkę mocniej wykonane, także żeby nikt nie mówił później, że oczy są przeostrzone i w ogóle to jest wszystko przeciągnięte, bo robię to w tej chwili o wiele mocniej, żeby YouTube nie powycinał podczas kompresji swoich filmów. Zawsze to mówię, dlatego od razu zwracam na to uwagę, żeby później komentarzy nie było, że właśnie zrobione jest coś takiego. Ok, mamy taką już rzecz zrobioną i jeżeli oddalimy, to już popatrzcie, oczy takie w tej chwili wyglądają o wiele lepiej. No tutaj troszeczkę tej sztuczności jeszcze jest koło tego oka, ale to można też jeszcze przybliżając i zamalowując te części zrobić. W każdym razie samo oko już wygląda bardzo dobrze, ale to nie koniec tego, co będziemy robić, czyli jeszcze przybliżę oczy. Może od razu poprawię tutaj tą część właśnie tu przy oku, żeby jakoś nie było to mocno widoczne. O, już jest bardzo fajnie to zrobione. O, to na razie zostawimy. Tutaj takie niestety było u góry, tutaj rzęsa weszła, ale tego nie ruszamy, nie potrzeba. Co dalej możemy zrobić? Otóż możemy jeszcze delikatnie podciągnąć wygląd tutaj tych naszych barw, tego wszystkiego. Wyłączę na chwilę tą warstwę, przejdę na oryginalną, teraz kliknę sobie tutaj na kolor. Jak widzicie, zmienia nam się pipetka, kursor na pipetkę i będziemy próbkowali kolor z oryginalnego oka. Czy to tutaj, czy tutaj, bez znaczenia, możemy, o, takie jaśniejsze zrobimy, ok. I teraz przejdziemy, możemy już aktywować tą warstwę. Tworzę nową pustą, czyli klikamy tutaj na dole na ten kwadracik z plusikiem. Powstaje nowa pusta warstwa i teraz zamalowujemy dookoła. Oczywiście trzeba opacity 100% i zamalowujemy tutaj nasze oko, jedno i drugie. I w tej chwili popsuliśmy cały efekt. Ale nie martwcie się, bo możemy zmienić rodzaj warstwy na color dodge, czyli na rozjaśnienie. I ciach. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Jest troszeczkę za mocno, ale to można po prostu kryciem sobie zmienić i mamy już bardzo fajnie zrobione. Jeżeli zrobimy Ctrl 0, czyli wyśrodkujemy wszystko ładnie, pięknie i proszę, zdjęcie przed i zdjęcie po. Tutaj tylko zobaczcie, wyłączam tą warstwę, którą na końcu malowaliśmy. Mamy ładnie zrobione już te oczy. Już kolorek mamy wszędzie, jak widzicie. Nie są takie monotonne. Jest wszystko fajnie zrobione, ale są jeszcze takie troszeczkę mętne, czyli trzeba je delikatnie wyostrzyć. Aby to zrobić, możemy także stworzyć nową warstwę pustą, czyli ten tutaj ikonka kwadracika z plusikiem. Robimy wszystko na oddzielnych warstwach, żeby można było później ze spokojem, jeżeli coś nie wyjdzie, poprawić lub zmienić lub skasować. Teraz mamy narzędzie wyostrzania. Tutaj jak przejdziemy i naciśniemy, jeżeli macie, jest rozmycie, smużenie i wyostrzenie. Na pewno któraś ta ikonka jest, trzeba przytrzymać. Jeżeli macie taki trójkącik, jak widzicie tutaj, to oznacza, że możemy jeszcze rozwinąć dane narzędzie. Tak samo tutaj gradient, widzicie, możemy też rozwinąć i tak samo tutaj bierzemy wyostrzenie. Podstawą jest samplowanie, czyli próbkowanie wszystkich warstw. To musi być zaznaczone, ponieważ robimy na pustej warstwie i de facto dostalibyśmy błąd, że nie ma czego wyostrzyć, bo nie ma żadnych pikseli. Zwiększam troszeczkę pędzel i wyostrzamy tutaj nasze oko. Ciach, tak samo robimy z drugiej strony. O, i proszę, przed i po. I teraz Ctrl 0 i mamy przed i po. Magia. Oczywiście, jak powiedziałem, wszystko jest troszeczkę mocniej zrobione. Dlatego taka z lekka płacząca wyszła nasza modelka, ale tak samo i tutaj możecie kryciem zmienić intensywność tego wyostrzenia. Każdej warstwy zresztą możecie intensywność zmniejszyć i mieć dostosowane to do swoich potrzeb. Dziękuję za obejrzenie i mam nadzieję, że pomogłem co niektórym, jeżeli chodzi właśnie o taką wyrazistość oka w swoich portretach. Jeżeli byście chcieli więcej takich filmów, to tutaj pojawi się link do całej playlisty dotyczącej właśnie retuszu oczu na pewno. I jeżeli chodzi o nadawanie życia dla oka, to będzie tam to nie pierwszy i pewnie nie ostatni film, bo nawet jak oglądam zagranicznych youtuberów, którzy są właściwie guru Photoshopa w internecie, to mają niektóre rzeczy popowtarzane już po trzeci, jak nie czwarty raz, a u mnie tych filmów już też grubo ponad setka i sam też się zaczynam gubić w tym temacie, co już nagrałem, a czego nie nagrałem, a przelistowanie tego wszystkiego to naprawdę długo trwa, dlatego zachęcam do obejrzenia też tej listy. metoda na pewno inna niż była, także zachęcam do zapoznania się też z innymi metodami na retusz oka. Dziękuję i oczywiście piszcie w komentarzach jakieś swoje pomysły i uwagi, jeżeli chodzi o filmy. Zapraszam na następny film w następny poniedziałek. Cześć!